Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carte, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne zabawne programy rozrywkowe i paradokumentalne. Zaskoczyłem was tym, prawda? To jest zupełnie coś niespotykanego na tym kanale. Programy paradokumentalne. Wow! I w dzisiejszym odcinku komentujemy sobie klasyczny program paradokumentalny, czyli Sekrety Sąsiadów. Nie nowe Sekrety Sąsiadów, powiedziałem klasyczny program, czyli Sekrety Sąsiadów. Co się stało z moim życiem? Najbardziej ekscytujący moment w moim dniu to ten, w którym oglądam sobie na komputerku, co robią sąsiedzi. Łapka w górę i subskrypcja i oglądajmy. Zapraszam! Wszyscy mamy sąsiadów wokół siebie, ale czy wiemy, kim oni naprawdę są? W tym domu mieszka nietypowa para. Maurycy jest emerytem i dość szorstkim mężczyzną. Dlatego byłego wojskowego, pasjonata polowań, jego dzielnica to jego terytorium. To sobie każdy dom w okolicy obsikany przez Maurycego. Nina, jego żona, jest z kolei niezmiennie uśmiechniętą kobietą. Dwa przeciwieństwa, które są nierozłączne od ponad 30 lat. Dokładnie naprzeciwko stoi inny piękny dom, ale niezamieszkany. Aż do tego poranka, kiedy pojawia się nowy lokator. Ma ze sobą zaledwie kilka rzeczy. Czego szuka tutaj ten mężczyzna? A przede wszystkim, dlaczego jest taki ciekawski? Od wielu dni Maurycy jest bardzo czujny. Wydaje mu się, że jego dom jest obserwowany. Nina! Znowu tu jest! Kto taki? No ten typ tam. Chyba nas szpieguje. Nic nie widzę. No zobacz, ten tam w jasnej kurce schowany za samochodem. Ale dlaczego ktoś miałby nas szpiegować? Nie wiem, dowiem się, dopadnę go. Ten typ tam to jest pana sąsiad, to on do domu wraca z pracy. No, nie musi od razu szpiegować. Kiedy ktoś pyta, dla swojego świętego spokoju odpowiadam, że byłem wojskowym. Naprawdę pracowałem w służbach informacyjno-wywiadowczych, czyli szpiedzy. Więc jeżeli ktoś mnie obserwuje lub śledzi, wierzcie mi, wiem o tym od razu. Jako ciekawostkę powiem wam, że pan Maurycy posiadał licencję na zabijanie, zgadza się. Niestety ta licencja skończyła się 5 minut przed ślubem z żoną i nie mógł jej nic zrobić i musiał już wziąć ślub. Dzień dobry panu. Nazywam się Aleksander Nowak, wprowadziłem się tutaj naprzeciwko. Jak pan tutaj wszedł? Co? Ale nie rozumiem, przecież pan nawet nie ma płotu wokół domu, no to sobie po prostu wszedłem. To otwarte było. Otwarte? No chyba nie zapomniałem zamknąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Wprowadziłem się tutaj naprzeciwko. Ależ Maurycy, dlaczego jesteś taki niemiły? Puść pana do środka, zapraszamy. I witamy. Dziękuję w naszej bardzo. Dzielnicy. Nie wiem, czego ten typ szuka, ale nie podoba mi się. Wszyscy ci, co przychodzą do domów z szerokim uśmiechem, mają pewnie w tym jakiś interes. Woźny z pierwszej klasy. Staw teraz zdjęcie woźnego z pierwszej klasy i porównać, czy mam rację, czy nie mam racji. Różnica w sposobie przyjęcia Olka przez obu małżonków jest bardzo widoczna. Ładnie tutaj. Długo już tu państwo mieszkacie? Od czasu, kiedy przeszedłem na emeryturę. Byłem wojskowym. O, wojskowym. To zapewne w takiej pracy to pan dużo podróżował. No, byłem tu i tam, gdzie obowiązki wzywały. A jakieś pamiątki ma pan z tak dalekich podróży? To musi chętnie bym obejrzał, bo to musi robić niezłe wrażenie. Jeżeli pana to interesuje. Majże sobie chętnie drugi pokój. Śmieszne jest to, że ci państwo jeszcze w tym domu normalnie żyją, a ten sąsiad już sobie wchodzi i już sobie planuje. Dobra, jak się ich pozbędę, to tutaj sobie postawię kanapę, tutaj zawieszę telewizor na ścianie, okej. Maurycy jest zaintrygowany zachowaniem nowego sąsiada. Obawia się, że chce od nich wyciągnąć jakieś informacje. Pana interesują nasze pamiątki z podróży. No właściwie nie mamy nic specjalnego. Teraz raczej nie, przede wszystkim wszędzie bałagan po trochę, ale jak uporządkuję, to... Tak, rozumiem. No to może innym razem. A tak w najbliższym czasie to może państwo na jakiś urlop się wybierają, albo jakiś weekend. Wcale nie podejrzane, jak podczas pierwszego spotkania się pyta sąsiadów, czy gdzieś może nie jadą niedługo. Wcale, a wcale! Państwo mi dadzą klucze, to jak państwo pojadą sobie, to ja będę wam zwierzęta karmił, pieska nakarmię. Proszę pana, my nie mamy zwierząt ani żadnego pieska. Nie, już mówiłem panu, że nigdzie się nie wybieramy. Okej, rozumiem. W swoim zawodzie nauczyłem się mieć wątpliwości. Kto wie, czy ten młodziak nie przygotowuje jakiegoś włamania do naszego domu. Nina jest taka naiwna, ufa ludziom. Poza tym z zewnątrz mogłoby się wydawać, że jesteśmy łatwym celem.
Nie mamy wielu cennych przedmiotów w domu. Może oprócz kilku schowanych w sejfie. W przeciwieństwie do męża, Ninie zależy na godnym przywitaniu Olka. Decyduje się go odwiedzić, żeby się upewnić, z kim ma do czynienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłam ciasteczka, mój nowy przepis. Pomyślałam więc, że będą... Oj, bardzo miło z pani strony. Serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że będą smakować. No, tego to jestem bardziej niż pewien. Ale widzę, że odkąd Karwowcy się wyprowadzili, to niewiele tu się zmieniło. Tutaj się niewiele zmieniło, widzę. No. Czym byłoby polskie blokowisko bez takich sąsiadek? No ja przepraszam bardzo. Dobrym, bezpiecznym, fajnym miejscem, gdzie ludzie mają prywatność? Ble. Przepraszam, straszny bałagan mam. A muszę się w końcu wziąć za sprzątanie. A tych Karwowskich to pani dobrze znała? No tak, byliśmy sąsiadami przez wiele lat. Pomagaliśmy sobie wzajemnie. Ale też dziwię się, że nic nie wspominali, że chcą wynająć ten dom. Tak, nic nie wspomnieli? No wie pani, znalazłem ogłoszenie w internecie. Niezła okazja. Zobaczyłem, że mnie stać, no to nie było co się zastanawiać dwa razy. Ninę zaintrygowało to, co Olek powiedział na temat wynajęcia domu. No dobrze. To może już pójdę sobie. No to do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Do widzenia, pani. Wracając do domu, kobieta nie mogła odmówić sobie tego, żeby podzielić się z Maurycem tym, co usłyszała. Ten pełen podejrzeń natychmiast sprawdza informacje u właścicieli sąsiedniego domu. Maurycy, czy musiałeś zawracać głowę Karwowskim? Przecież chyba oczywiste, że mogą wynająć dom komu chcą. Wiesz co? On chyba nie jest z nami do końca szczery. Ten koleś coś mi nie odpowiada, jakiś podejrzany jest. Karwoscy nagle zniknęli i dwa dni później w ich ogródku znalazły się takie dwie duże grudy usypanej ziemi, które przypominały groby. Co coś tu jest na rzeczy? Karwoscy powiedzieli mi, że to on do nich zadzwonił i zaproponował wynajęcie domu i takie warunki, że prawie natychmiast się zgodzili. Takie są metody agentów specjalnych. Wiem, co mówię. Żeby tyle płacić, to znaczy, że naprawdę chciał mieć tę budę. I to dokładnie naprzeciwko nas. Tak. To coś znaczy. O Boże, Maurycy! Wyłącz ten alarm! Kolejny raz domowy alarm włączył się bez przyczyny. Na 100% w ten sposób domowe alarmy wyglądają. Przysięgam wam, zaufajcie mi. Jakiś kipat dosłownie, przyklejone taśmą, widać taśmę. Jest jakie to jest głupie! Ten alarm nigdy nie funkcjonował jak należy. Ale Maurycy nie chce słyszeć o tym, żeby go wyrzucić. On kompletnie zwariował. I nie sądzę, żeby się to miało zmienić, skoro w sąsiedztwie jest ktoś nowy. Dwa dni później Nina musiała dosłownie ciągnąć ze sobą męża do Olka. Młody mężczyzna zaprosił ich na kieliszek nalewki. Maurycy zgodził się pójść tylko dlatego, że ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o sąsiedzie. Bardzo dziękuję, że państwo przyszli. Jesteście moimi pierwszymi gośćmi w nowym domu. To dla nas przyjemność. A więc czym pan się zajmuje? A właściwie to mógłby mi pan po imieniu mówić. Zgoda. Więc, Olku, czym się zajmujesz? Ja skończyłem informatykę. Obecnie pracuję w Bonet Security. Robimy systemy alarmowe dla banków, jubilerów, dużych przedsiębiorstw. No i takie tam podobne rzeczy. Poproszę. A nasz alarm tak często się psuje. Włącza się, kiedy chce. Bo państwa alarm to jest kilka guzików przyklejonych taśmą do ściany i do niczego nie podłączonych. Ja nawet nie wiem, co tam tak wyje. Ja mogę podejść do państwa, myślę, chwilę roboty i się naprawi. No nie, dziękujemy. Właśnie zadzwoniłem po montera. Niedługo przyjedzie. A, jak już tam pan woli. I niby przez przypadek Olek jest specjalistą od alarmów. Skoro cała okolica wie, że mamy z tym problem. Gdybyśmy mieli pękniętą rurę, okazałby się hydraulikiem specjalista od rur. Maurycy z żoną wrócili do domu. Mężczyzna kontynuuje śledztwo w sprawie sąsiada. Nic z tego, co Olek im powiedział, nie umknęło uwadze tego emerytowanego szpiega. Ty powiedział, że pracuje dla Bonet Security. Dziwne, co? Ale dlaczego tak mówisz? Czyżby nie było takiej firmy? Jest, jest, ale 500 kilometrów stąd. Jak mi wytłumaczysz, droga Ninuś, to, że facet zadaje sobie taki cholerny trud, żeby wynająć tutaj za bajońskie pieniądze dom i co? Tak daleko od swojej firmy? Pan zna ceny wynajmu mieszkań w centrum miast? Trzeba na obrzeżach wynajmować właśnie, żeby było taniej. Choćby nawet 500 kilometrów od miasta.
Odtąd Maurycy jest w pogotowiu. Nie czuje się bezpieczny, kiedy w okolicy mieszka niejaki Olek, specjalista od alarmów. Mężczyzna czuje, że to tak zwana przykrywka. Poza tym dalej czuje się obserwowany. W ulicy szukałem pana. Czego chcesz? Mogę mi pan wkrętarkę pożyczyć? Jaką wkrętarkę? Do powieszenia zasłon w salonie potrzebuję. Poczekaj, ja nie wiem, czy mam. Poczekaj, tutaj w domu zaraz zobaczę, czy mam. Dobrze, poczekaj tutaj. Ja natychmiast oddam, najszybciej jak możliwe. Tak, oczywiście. Teraz chcę mojej wkrętarki. Jakby był naprawdę instalatorem alarmów, dawno by miał swoją. Jemu chodziło o to, żebym nie gonił tej kobiety, a nie o wkrętarkę. Pewnie to była jego wspólniczka. Maurycy nie jest typem człowieka, który pozwoli sobą manipulować. Były wojskowy przygotował pułapki na sąsiada. Nina, wiem, kim jest nasz szpieg. Ale gdzie ty to kładziesz na stół? Dobra, daj spokój. Słuchaj, nosi taką jasną kurtkę, wiesz co? Chciałem ją dogonić, ale Olek mnie zatrzymał. Chyba po to, żebym jej nie złapał. Ale ty jak zwykle przesadzasz. Pewnie to był przypadek, przecież nie zrobiło tego specjalnie. Tak, możliwe. Ale wiesz, jeśli on chce wykorzystać moją wkrętarkę, to zrobimy mu małego psikusa. Ale co ty robisz? Jak chce moją wkrętarkę, to ją dostanie. Dam mu ją, ale bez baterii. Podziwiam smartness pana Maurycego. To jest naprawdę geniusz. Name one genius that ain't crazy. Szukałem pana w garażu. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli pan tej wkrętarki nie znajdzie, to nic się nie stanie wielkiego. Nie, właśnie ją znalazłem, wiesz? O, znalazł pan. Tak. A, no to fajnie w takim razie. A bo w ogóle ten, bo ja słyszałem, że pan poluje i pomyślałem tak sobie, że może byśmy się na jakieś wspólne łowy wybrali. Owszem, poluje. Problem jest taki, że robi to na osiedlu mieszkaniowym, więc chłopie, lepiej w środku nocy nie wychodź z domu. Polowanie jest ohydne, nie polujcie, fuj. Zobaczymy. Proszę, oto wkrętarka. Serdecznie dziękuję. To wariat. Nie zabiorę na polowanie chłopaka, którego wcale nie znam. Zresztą, skąd on wie, że ja poluję? No, chyba nie zdążył przeszukać jeszcze nam domu. Nina decyduje się kolejny raz odwiedzić sąsiada. Jednak ta wizyta nie potoczy się tak, jak ona to sobie wyobrażała. Dobry. Dzień dobry, Olek. Widziałam, że wystawiłeś śmietnik. Dzień dobry, Olek. Widziałam, że wystawiłeś śmietnik, więc przeszukałam ci ten śmietnik, no bo kaman, jestem wścibską sąsiadką i to robię po prostu. Znalazłam tutaj ważne dokumenty. Chciałeś to wyrzucić? Lepiej to weź. Ło, moje dokumenty! O, dziękuję bardzo, proszę pani. Szukałem ich, dziękuję. Chwila! Ale wiesz, to dopiero jutro przywożą. Przyjedzie samochód i zabiera. A, jutro. A, to dziękuję pani. Ale wiesz, skoro zwracam się do ciebie po imieniu, to prosiłabym, żebyś też zwracał się do nas po imieniu. No, tylko że tak w drugą stronę to trudniej będzie. No to będziesz musiał się przemóc. Okej, spróbuję. Nina, bo ten, wy z Maurycym to nie macie dzieci. Nie, to znaczy mieliśmy córkę, ale ją straciliśmy. Ale nie lubię o tym rozmawiać. Ojej, to... Przepraszam, że to poruszałem. Nie szkodzi, ale chciałam cię też prosić, żebyś nie poruszał tego tematu z Maurycem, bo go to też zasmuca. Dobrze, nie obawiaj się. O, nie jesteś sam? Masz gościa? Tak, no to znaczy nie, to kot tylko. Od kiedy to karwowscy mają kota? No mają kota, no to duży, rudy, włazi czasem przez okno. Wiesz co, chce mi się pić. A to czekaj, zrobię ci coś. Nawet jeżeli byłoby rzeczywiście coś nie tak, to pani nie może się tak po prostu wejść do czegoś domu. To nie fajne jest. Plus przepani, zobaczy pani rzeczy, które pani nie chce zobaczyć. Ale ja sobie sama no, zrobię. No zaczekaj, herbatę zrobię. Mam wrażenie, że ktoś jest u niego. Coś przed nami ukrywa, tylko co? Olek, poznałeś kogoś? Nie, skąd ten pomysł? No bo tak widzę, że dwa nakrycia na stole? Nie, proszę pani, te dwa kieliszki wina są moje. Raz piję prawą ręką, raz lewą. Nie poznałem. Po prostu zmywać nie lubię. No ale wiesz, to na przyszłość nie zostawiaj takich resztek jedzenia, bo to przyciąga zwierzaki. No, ja wiem, zwłaszcza koty. No tak. No, chyba nam uciekł.
Dziękuję bardzo. Jezus Maria, jaka creepy porcelanowa lalka na szafce. Boziu. Zawsze mam wrażenie, że te lalki ożywają w nocy i chodzą po domu i dźgają ludzi. To tylko ja mam takie koszmary? Tylko ja? To miły chłopak ten Olek, ale naopowiadam nam jakiś bajek. Mój mąż miał rację. Tu jest jakiś problem. To nie moja sprawa, ale zaczynam mieć też jakieś wątpliwości. To cześć, dziękuję ci za wizytę. Nie ma za co. A czekaj chwilę, to wasz alarm się znowu tej nocy włączył? Tak, ale wiesz, ale tak już ma, że od czasu do czasu włącza się bez przyczyny. Znaczy, proszę pani, nie bez przyczyny. Włącza się za każdym razem, jak próbuje się dostać do państwa domu w środku nocy. 15 raz w tym miesiącu już było. A tego specjalisty nie było? Był, ale nie znalazł żadnego defektu. Maurycy zadzwonił po następnego. Ale to czekaj, to wpadnę do ciebie, zerknę na to. Nie, no myślę, że nie. Ale Nina, przyjedzie kolejny, znowu nic nie zrobi, a jak masz po sąsiedzku specjalistę od alarmów, to grzech byłoby z tego nie skorzystać. No skoro nalegasz, no to okej. Okay. No to dobrze. Mam sobie za złe. Powinnam była odmówić. Maurycy będzie wściekły. Nina miała rację. Maurycy bardzo się złości na myśl, że natrętny sąsiad znowu pojawił się u nich w domu. Kobieta zaczyna mieć wyrzuty sumienia. A poza tym nie zgadzam się na naprawę tego alarmu, jasne? Nie wiesz, co nam grozi, jakie konsekwencje z tego mogą być. Być może martwimy się niepotrzebnie. Olek przyjdzie naprawi i tyle. A Olek. Ciągle ten nos wsadza u nas w kąty, w nasze kąty. Nie zgadzam się, absolutnie nie zgadzam się na to, żeby on naprawiał ten alarm. Maurycy, jak ty mnie denerwujesz. Czemu denerwujesz? Mam sobie za złe, że się tak zdenerwowałam, ale ta jego mania prześladowcza, żeby dopatrywać się wszędzie czegoś złego, zaczyna mnie stresować. 2 godziny później. U Jarząbków atmosfera wciąż jest nerwowa. Wobec tego, że Nina jest ciągle zła, Maurycy musi jej coś wyznać. Kochanie, najwyższy czas się przyznać. Tak naprawdę to codziennie w nocy ja uruchamiam alarm, gdy idę do lodówki jeść ser. Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Mam swoje powody, żeby uważać na obcych. Nie przejmuj się, Maurycy, ja mam do ciebie zaufanie. Wydaje mi się, że naraziłem nas na duże niebezpieczeństwo. O czym ty mówisz? Kupiłem sejf. No i co z tego? No ale kiedy kupowałem ten sejf, to jakiś złodziej mógł to widzieć. Maurycy, ale przecież w nim nic nie ma. To szybko włóż coś do tego sejfu, żeby złodziejowi nie było przykro, jak tutaj się włami i zobaczy, że jest pusty. My o tym wiemy, ale złodziej nie. A coś kręcisz, Maurycy. Ty, cholera, ona znowu tu jest. Kto ona? Jaka ona? No, ta wspólniczka Olka. Nie ruszaj się stąd. Okej. Okay. Boję się o Maurycego. Przecież on nie jest taki młody. I jeszcze to bieganie za tą kobietą. Przecież ona może być niebezpieczna. Może być uzbrojona. Akurat to, że może być uzbrojona, jest duża szansa, bo wygląda jak asasyn. Tym razem Maurycy nie może pozwolić uciec kobiecie, która go szpieguje. Puszczaj! Przypadek sprawia, że właśnie w tym momencie Olek idzie zreperować alarm. Ojej, Olek! Jeszcze Olek przychodzi. Co ja mam zrobić? Maurycego nie ma. No chyba naprawdę wpadam w panikę. Nie, Maurycy woli, żebyś się tym nie zajmował. Ale Nina, co się dzieje? Przyniosłem narzędzia, sprawdzę czujniki. Naprawię wam ten alarm. Wiesz co, ja też jestem tego zdania, żeby lepiej tego nie ruszać. Po pierwsze, jest to urządzenie zaplombowane, a po drugie, jak będziesz tam manipulował i coś zepsujesz, to ubezpieczenie nam nie zwróci nic. Ale Nina, ja plomby nie będę ruszał. Wpuść mnie, naprawię wam to. Dobra, to ja się już biorę za naprawę. Wbrew sobie Nina wpuszcza Olka. Ale jakie są prawdziwe zamiary młodego sąsiada? Olek... Ale może to się... To jest ten czujnik? Słuchaj, tam jest gabinet męża. Wolałabym, żebyś tam nie wchodził. Sprawdzę tylko, czy nie ma przebicia z czujnikiem przeciwpożarowym. Bardzo cię proszę, poczekajmy, jak wróci Maurycy. Nina, czując się zagrożona, decyduje bronić się. Na duże kłopoty ma dużą broń. Po prostu wiatrówka, no. Takie ASG, tylko tak tyci odrobinkę bardziej męskie. No, tu nie ma żadnego przebicia. Wynocha. Nina, co ty robisz? Wynocha stąd! Posłuchaj, musimy porozmawiać. Nie powiedziałem ci o wszystkim. Jestem twoim wnukiem. Co ty wygadujesz? Jestem synem Magdy. Wszystko mi powiedziała. Kłótnie, narkotyki. Odkąd uciekła, nie kontaktowała się z nami. Jeszcze tyle zła nam wyrządziła.
Ona wszystkiego żałuje. Proszę cię, musimy porozmawiać. Nina. Przepraszam, mamo. Zostaw tę strzelbę. To prawda. To ona. Wróciła. Za światów? Moja mała Magda, moja córeczka. Nie widziałem jej od 20 lat. I kiedy pobiegłem za tą dziewczyną, chwyciłem ją, myślałem, że to wspólniczka Olka, ale ona odezwała się i poznałem jej głos. Maurycy był wymagającym ojcem. Magda zbuntowaną nastolatką. Po którejś z gwałtownych kłótni pewnego dnia trzasnęła drzwiami domu rodzinnego. Dziś nadszedł dzień, by wyznać swoje winy. Nigdy wam nie powinnam tego zrobić. No tak. Nie powinnam kłamać, kraść, uciekać. Nie powinnam wam to robić, nie powinnam wam kłamać, kraść. Zabrać te diamentowe kolczyki. Curuś, to naprawdę wspaniałe. Moje kolczyki? Chciałabym was prosić o wybaczenie. Kiedy zaszłam w ciążę, zmieniłam się. To Olek pomógł mi znów stać się sobą. No widzisz, a ja nie potrafiłam ciebie ochronić. I co pani tak zadowolona? Wyrósł pani informatyk. To dobrze? Nie, to bardzo niedobrze. Nie idźcie o tym nikomu, bo was z planszy zmiecie. Nie mogłaś nic zrobić. To było moje życie i moja historia. Pora na szampana. Wyznaję sobie tajemnicę. Przepraszam za tą urazę, która trwała nie wiadomo ile lat. Stary na to. No to pora na szampana, kochani. To Olek was odnalazł i chciał was poznać. W końcu to także moja historia. Cały swój pierwszy urlop poświęciłem, żeby tu przyjechać, bo na trzeci dzień to pracuję na drugim końcu Polski. I pomyślę, że brałem go za włamywacza. Trzeba przyznać, że miałeś powody. To była moja wina. Gdybyście wiedzieli, przychodziłam tutaj, patrzyłam i tchórzyłam za każdym razem. Wielokrotnie próbowałam wejść, zapukać. Ale stary mnie nie rozpoznawał i cały czas mnie gonił z wiatrówką. Bałam się, że zapomnieliście o mnie. Zapomnieliście? Rodzice o własnym dziecku? Naprawdę tak myślałaś? No nie. Mój łańcuszek. Poznajesz? Cały czas miałem go schowany. Przypominał mi ciągle ciebie. Mój skarb. Przez te wszystkie lata nie mogłem się go pozbyć. Po wyjeździe Magdy byliśmy bardzo nieszczęśliwi. Wyrzuciliśmy wszystkie jej rzeczy. Ale łańcuszka nie mogłem. Nie powiedziałem o tym Ninie. Nie chciałem jej martwić. To był mój sekret. Z czasem Maurycy zdał sobie sprawę ze swoich ojcowskich błędów. Kochać dziecko to akceptować jego odmienność, czy nam się to podoba, czy nie. Zdałem sobie sprawę, że od lat nie widziałem uśmiechającej się Niny. Być może teraz uda się zapomnieć ten zły czas. Jest tyle do nadrobienia. Ale teraz jesteśmy dziadkami. Jestem bardzo szczęśliwy. Czasem trzeba być wystawionym na wiele prób, żeby móc zamknąć od lat otwartą, niegojącą się ranę. Ale nigdy nie jest za późno, żeby powrócić do swoich. Dzisiaj rodzina Jarząbków z radością daje sobie drugą szansę. Alarmu nie naprawili! Nadal się co noc budzą do tego alarmu. Przerażające to jest! Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Osoby, które dotrwały do końca odcinka, napiszcie w komentarzu... Włamywacz! Oh!